jakby to powiedzieć, jestem oficerem od plotek, także nie jestem żadnym programistą, nie jestem deweloperem. No tak po prostu prowadzę bloga i trochę wam pokażę, co wyszukałem. Zakładam, że wszyscy wiedzą, że WordPress ma jak gdyby dwa tryby edycji, dwa tryby edycji postu i jeden wygląda tak, jest to taki zwykły sobie tekstowy, a drugi wygląda, a przynajmniej powinien wyglądać. Generalnie tryby te różnią się sposobem edycji. Tryb tekstowy pozwala nam wprowadzać wszystkie znaczki, a w trybie tym wizualnym znaczki są interpretowane, czyli jeżeli zrobimy jakiś kod w HTML-a i znacznik, to nam on się wtedy zinterpretuje, czyli pokaże, co ten znacznik robi, a nie jak go widać. Generalnie czasami potrzebujemy wyróżnić jakiś fragment, tej, co mamy na stronie. Do tego służą jak gdyby trzy różne znaczniki, które WordPress nam oferuje. Jest to blog dostępny z edytora wizualnego oraz z edytora tekstowego dostępny kod i prawo. Tu wszędzie widać ten sam tekst. Ten na dole tutaj, który widać, to jest taki normalny tekst wpisu. A te powyżej są właśnie przykładami, jak WordPress interpretuje te różne znaczniki. Do jakichś takich większych, dziwniejszych rzeczy typu, tutaj widać, że tytuł ma dwa kolory i dwa rozmiary czcionki kąta, używam arkusza stylów, które możemy wprowadzać sobie bezpośrednio nawet w pasku tytułu, tak jak tutaj jest zaznaczone. Bez tego fragmentu tytuł byłby czarny cały i w tym samym rozmiarze, a dzięki temu, że tworzyliśmy tu style, no, mamy go takie sobie dwukolorowe. Jest to prawie bez sensu, ale może komuś się przydać do dziwnych zastosowań. Chodzi po prostu o to, że w tytule, jeżeli wsadzimy coś dziwnego, to nam będzie się interpretowało i przez to mogą następować różne błędy. Style wpisane, te, o których przed chwilą mówiłem, można wykorzystać również do na przykład robienia inicjałów. Dużych, małych, kolorowych, pokurzących. Możemy po prostu wykorzystać pewną grafikę, która nam tworzy style. Przy czym musimy wprowadzać to wszystko w trybie tekstowym, bo w trybie wizualnym niestety nie przyjmie nam. I oczywiście podstawowym edytorze. Bo stresowo może być jakiegoś zaawansowanego. Generalnie WordPress wstawia nam kolory kody 16. Jak już wstawimy nazwy kolorów, też zadziała, bo jest to jak gdyby rzecz, która obsługuje bezpośrednio na temat i WordPress nie ma nic wspólnego, ale ja osobiście wolę napisać sobie niebieski, gdzieś niebieski, sprawdzi się, które F to jest niebieskie, a które 0 to jest czarne. W wersji poprzedniej zostało skasowane coś, co ja oczywiście często używałem, czyli marginesy dookoła zdjęcia. Niestety już WordPress teraz nie umożliwia przy bibliotece mediów wstawiania tych marginesów tak, jakbyśmy chcieli. I oczywiście można to wprowadzić za pomocą styli w trybie tekstowym lub włożyć sobie wtyczki, która przywraca stary poprawny moment do działania. To jest właśnie wykorzystanie tego, że tekst nie wchodzi nam tutaj pod obrazy, bo jest ustawione te 170 pikseli po prostu pod spodem, że nie będzie tekstu. Nieszczęściem jest fragment tłumaczenia, bo wyszczególniony jest ten fragment nazwany jako zajawka. Zajawka to jest coś, co wprowadza nas do posta, do wpisu i ja tak to rozumiem, no, tłumacz mówi inaczej. Zajawkę taką, pierwszy fragment tekstu zaznacza się za pomocą znacznika MOR i to myślę, wygląda tak.
takim małym featurem jest, jeżeli chcemy uciąć od normalnego takiego naszego mor, to właśnie wtedy wprowadzamy za tym mor tekst, który chcemy i on nam się pojawi. Przy czym jeżeli przejdziemy w tym momencie z trybu tekstowego do trybu edycji wizualnej, niestety zostanie ten tekst usunięty i go nie będzie. Łatwość czasami jest mądrzejsza od nas. Przynajmniej chcemy. Tą zajawkę na początku generalnie można robić sobie jak gdyby na trzy sposoby. Albo używać tego mor, albo skórkę i obsługują zazwyczaj, że po jakimś czasie same ucinają i mają swój pomyślny znacznik. Lub można użyć pola zajawki pod edytorem, ale to właśnie to pole, o którym mówiłem, ono nie pojawia się wszędzie, ono nie pojawia się domyślnie, ono się pojawia na przykład w RSS-ach, tam jest wykorzystywany domyślnie, ale tak domyślnie skórze tego nie ma, trzeba to dorobić obsługę tego. Te kropki tutaj, kółka z cyferkami, widzicie, to wszystko się odbywa w ramach jednej strony. Tu będzie może to widać, że tekst jest właśnie tak jak widzicie cały. I to jest właśnie ten next page. To wszystko, co ja przerzucam, to jest jedna strona, bo po prostu jest ona podzielona na kawałki. Dzięki temu osiągamy taki efekt, że możemy sobie po prostu porcjować dawkę informacji w ciągu jednego wpisu. Tu jest przykład na to, że przeszliśmy z 9 na 10, a na 10 mamy kolejny element HTML-a o nazwie div, który nam umożliwia wstawianie bloków na stronie. I tak jak widać, blok został pokolorowany na żółte tło, tam można dawać mu różne narożniki, cienie i inne cudowiany. Rzeczą, której się nie osiągnie z edytora wizualnego, jest tego typu przykład listy. Nie ma w nim możliwości wsadzenia jako punktora dowolnej grafiki. To można osiągnąć z poziomu edytora tekstowego. I to sobie wygląda mniej więcej. Że tutaj mamy pierwszy poziom listy, to jest ta lista z punktami, to jest lista wypunktowana, a tu jest lista właśnie z tymi dziwnymi obrazkami. I to możemy osiągnąć tylko z edytora tekstowego, z edytora wizualnego się nie da osiągnąć takiego efektu. Przydają się nam czasami różne takie HTML-a, typu na przykład do podnoszenia lub do opuszczenia tekstu, no bo zdecydowanie te 56 metrów kwadratowych nie wygląda jak 56 metrów kwadratowych. Dlatego warto jednak część znaków HTML-a się nauczyć po prostu, żeby wprowadzać te skalce. W edytorze tekstowym można dopisywać różne informacje, na przykład do linków, czego nie umożliwia nam edytor wizualny. Oprócz tych informacji można tam zamieszać na przykład specjalne znaczniki, żeby przewinąć kawałek strony. Formularzy też się nie da wstawić w edytorze tekstowym, a w trybie edytorze tekstowym da to wstawić i to nie jest tak, że edytor tekstowy jest lepszy. On umożliwia rozwiązania po prostu innego rodzaju. Daje nam szerszą władzę nad wprowadzaniem tekstu, mimo iż no, trzeba trochę się nauczyć podstawowych znaczników. Ostatnio pojawił się taki znaczek, który powoduje nam, że po prostu pole, teraz też nie zadziała. No nie chcę. Generalnie, klikając tę ikonkę, rozszerza nam się tutaj ten wizualny i możemy sobie pisać bez jakichś tam dziwnych rzeczy po bokach, które niektórych rozpraszają przy pisaniu.
To jest też taki swoisty problem, na to się pyta ktoś na fejsie, bo wprowadzając x-a między cyframi, on nam robi znak mnożenia. Ja nie chcę mieć znaku mnożenia podając przykładowo hasło. Ja potrzebuję podać x-a, bo jest to znak, który jest w haśle, a nie w krzyżu. I tak samo niestety WordPress zmienia 3 myślniki, 2 myślniki. Tu widać rozwiązania, jakie można użyć. Można użyć pre, czyli tekstu przeformatowanego, i on wtedy nam pokaże tak, jak ma być. Tu widać 3 myślniki i tego x-a. Lub można użyć ENCE. ENCE to są takie fajne rzeczy, które umożliwiają nam wstawianie znaków nietypowych, typu strzałki, jakieś copyrighty, jakieś kropki w połowie tekstu. Tych znaków jest całkiem sporo. ENCE jest również 4 spacja, czyli HTML generalnie, jeżeli jest 6 spacji, 10 spacji, to z tego robi 1. Jeżeli użyjemy 4 spacji, tak jak tu, on wstawia nam spację tak jak Word. Ciak, ciak, ciak i mamy 6 spacji i to rzeczywiście się odsuwa o 6 spacji. On interpretuje to po prostu jako spację taką, której się nie scala. ENCE są zapisywane w 3 różne sposoby. To jest to znak plika można osiągnąć z klawiatury numerycznej altu, a równie dobrze można uzyskać z takiej ENCE słownej i jej równoważnika ENCE numerycznej. Marcin wspominał o shortcodach. Shortcody to są właśnie takie znaczki pojęte w nawiasy kwadratowe, które coś wstawiają nam w obszar strony. Domyślne są jakieś takie znaczniki w WordPressie, typu galeria, audio. Wtyczki często dodają tego typu znaczniki, żeby osadzać jakieś obiekty typu mapa, powiedzmy sobie głosowania, ankiety. Deklaruje się po prostu gdzieś tam we wtyczce, a na stronie wpisu wstawia się tylko takiego shortcode. WordPress umożliwia również wstawianie za pomocą zwykłego odwołania jednego linku całych obiektów z 29 serwisów. Na przykład wstawiając film z YouTube'a, nie trzeba kombinować wstaw jako coś. Tam po prostu wkleja się link z YouTube'a, link z Vimeo, link z Instagrama na przykład i wyświetla to, co dany serwis oferuje. I tak na zakończenie jeszcze. To jest taka moja złota lista za linki publiku. Sprawdzam to, co pisałem w klubie znakowym w edytorze wizualnym. Sprawdzam, czy nie podkreśla, bo to jest moja słaba strona. Potem sprawdzam tylko w podglądzie strony, czy ta strona rzeczywiście jest tym, czy chce. Ale zanim wcisnę się publikuj, sprawdzam, czy są właściwe kategorie tagi i autor. Bo jest tak często, że prowadzimy bloga jako, powiedzmy sobie, Zenek, a logujemy się jako Franek. Nie chcemy, żeby Franek miał posta. Dotknij tam gdziekolwiek. Dobra. No, to był ten magiczny palec. Ważna jest też data publikacji posta, bo jeżeli uda nam się ustawić posta z datą w przyszłości, to możemy bardzo długo szukać, dlaczego go nie widać. No i to by było na tyle tej kulowej prezentacji z zewnętrznym internetem. Jakby ktoś miał ochotę sobie popatrzeć to, co pisałem, to jest, tu są linki. Jak wejdziecie w źródło strony, tam wszystkie te rzeczy widać. Czyli stajecie na danym ekranie, wciskacie Ctrl-U i widać te wszystkie rzeczy, o których mówię. No i to było na tym.